niekryty. Super, że wrzucasz takie długie odcinki, ale weź wrzucaj częściej, okej? A u mnie oczywiście, jak zwykle, to samo. Gdzie jest nowy odcinek? Nikt mi nie chce pomóc kręcić odcinki, nikt. Ale gdzie jest nowy odcinek, wiecie co? Ja już mam tego trochę dosyć, bo ciągle wszystko muszę robić sam. Nikt mi nie chce pomóc. Nikt, po prostu nikt, no nikogo tu nie ma, nikt mi nie chce pomóc, nigdy. Zero pomocy od kogokolwiek. Dobrze, zrobimy tak, że ja się po prostu napiję coli i będę kręcił. Może być? Witam. Dziś obejrzymy odcinek jednego z najbardziej dramatycznych seriali paradokumentalnych pod tytułem 112. Na ratunek 112. Zapraszam. Wróciła kwiatemca. Marta Poźniak podczas nieobecności rodziców zaprosiła na grilla swojego chłopaka Błażeja Sałamaja oraz kilku znajomych z ogólniaka. Widzę, że zaczniemy od małej lekcji matematyki. Młodzież plus krakowska plus wyborowa minus obecność rodziców. To się musi równać 112. Ja bym profilaktycznie zadzwonił po pomoc już teraz. Zaprosiła na grilla swojego chłopaka Błażeja Sałamaja oraz kilku znajomych z ogólniaka. Siemka, Mycha. No, Mycha, tak? Chodźcie. Wow, Marta, ty masz fajną chatę. Na wakacje się wprowadziliśmy. No, jeszcze parę rzeczy trzeba dokończyć, ale na teraz jest okej. Okay. Wiecie co? Ja z rodzicami też mieszkałam w podobnym domu. Z tym, że w Berlinie. Kogo stać w ogóle na taką chatę? Twoi starzy to chyba jacyś gangsterzy. Nie! Babcia przez kilka lat była w obozie koncentracyjnym. I na tym dorobiła się takiego domu? Tak! Była jedną z najbardziej znanych SS Aufsichtin. To jest nasza impreza, a nie jakąś przybłędę mi tutaj przyprowadzasz. To nie jest przybłęda. Rodzice Aśki stąd pochodzą, tylko... Wiem, już od czasu, kiedy pojawiła się w naszej klasie, słucham, jaka to jest światowa. Jak jest taka super i wow, to niech sobie idzie do swoich znajomych, a nie plącze się za tobą. Ona się za mną nie plącze. Jasne. Chłopaki chcieli, żeby ona tutaj przyszła. Wiesz co, mogłeś powiedzieć, darowałem sobie tego grilla. F to the O, to the C, to the H! Foch. Dzisiaj nie będzie wursta, Błażej! Tutaj te ich słynne wursty z sosem. Ej, Marta, słuchaj, następnym razem robimy party tematyczne. Z wurstami. Ktoś tu czytał biografię Eltona Johna? Z czym? Słuchaj, Marta, Aśka ma bardzo dużo fajnych zdjęć na telefonie. Może podepniemy jej telefon do rzutnika i puścimy je na ścianie. W sumie spoko opcja. Ja z nim wygrałem już ze 3 razy. Wkurzyłam się, udostępniłam dom, kupiłam jedzenie, pożyczyłam gry. A potem imprezę przejęła Aśka. A Błażej jeszcze taki nadskakiwał. Nie no, nie da rady. Nie podwyższę na tyle ostrości, żeby w dzień było widać. Błażej, weź mu pomoc. Dobra, to po co? Ale dobra, to nie ma sensu. Dobra, chcesz to nie. Z tą sobie rób. Nie będziemy spokojnie. Czasu tutaj czekać. Mogę posiedzieć z wami? Jak umiesz zwinąć lolka? Żartuję! Jak umiesz zwinąć banknot? Żartuję! Jak wiesz, gdzie jest guma, łyżka i strzykawka? Masz 9 lat, powinieneś wiedzieć takie rzeczy. Błażej, ja idę z Kubą, podam mu leki. Spoko, nie śpiesz się. Chodź, weźmiemy te piłki. Chyba odbędzie się bez pokazu slajdów. Ale wiesz, co ci powiem? Dobra. Powinnaś prowadzić bloga kulinarnego. Bo masz szeroką wiedzę na ten temat i do tego pięknie wyglądasz. Ja i magiczny świat wurstów. Czyli jak ta dzisiejsza młodzież szybko dojrzewa. Oddam ten tytuł za darmo. Proszę. Nikt mnie tam nie potrzebował. Nawet mój chłopak. Popłakałam się, ale dopiero jak nikt nie widział. Pod nieobecność rodziców Marta była odpowiedzialna za młodszego brata. Jakub od urodzenia chorował na padaczkę. I tutaj sobie popij wodą. I zmykaj na górę na komputer. Słuchajcie, kochani, mała przerwa. Ciocia Marta zrobiła swój ulubiony specjał. Sex on the lorazepam. Mój ulubiony drink obok kosmopoli buprofenu. Pineczki z owocami z blendera. Kto chce pomarańczowego? Ja chcę. To proszę dobra, tutaj. Dla mnie żółty. Zabieraj, kochanie. To na pewno mnie. Dla ciebie Asia, klasyk, truskawkowy. A dla mnie? Proszę bardzo. Proszę.
Ja dzisiaj zostaję bez drina. A to niby czemu? Coś musi być trzeźwy na pokładzie, ale próbujcie. To jest najgorsza funkcja na świecie. No, obok SS OZ. Wiecie co, a jak byłam we Francji, to tam dopiero zrobiłam... To tam zrobiłam tyle super zdjęć. Aśka, wszystko okej? Okay? Chyba nie przeszła testu kopiących truskaweczek. Ale nie, serio, nie były za mocne te drinki, czy co? A próbujesz sobie teraz napisać na czole HWDP, bo wiesz, że zaraz psy przyjadą? To nie były. Dzień dobry, bardzo bym prosił o dowodzik osobisty. I co? Już nawet młodzieży się pobawić nie dacie, co? Młody człowieku, masz na czole napisane LGBT. Bo to jest... party tematyczne z wurstami. No nieźle się schlałaś. Markus, co ty? Jaki Markus, co? Ej, serio, poważnie teraz. Usiądź. Ej, naprawdę, trzeba zadzwonić po karetkę. Nie musicie nigdzie dzwonić. Ja wam mogę powiedzieć, że z was straszne pizdy. To chyba nie jest seksistowskie, jeśli mam też na myśli chłopaków, nie? Swoją drogą, zobaczcie, jakie to jest semantycznie nieuczciwe. Jak ktoś jest chujem, to jest taki, wiecie, wredny, łajdacki, perfidny, szubrawy, szelmowski. To ma niemal pozytywne znaczenie. A jak ktoś jest pizdy, to jest po prostu p***o. Not fair. Nie ma żartów. Dzwonię pod 112. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełniła operatorka Olga Adamczyk. To ona przyjęła zgłoszenie Konrada. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 21. W czym mogę pomóc? Nasza koleżanka zasłabła i się źle czuje. Nie wiemy, co mamy robić. Wyciągać wnioski, młodzieży! Wyciągać wnioski! A potem się dziwię, że mam na Wikipedii wpisane... Maciej Frączek. Profesja? Satyryk. Przecinek. Pedagog. Proszę podać adres i swoje dane. Dane? A po co dane? Żeby się w kostnicy nie pomylili, bo rodzice na pogrzebie będą jeszcze bardziej płakać. Dawaj dane, a nie się głupio pytasz. Teraz liczy się każda sekunda, a ratownicy muszą jeszcze założyć kombinezony od Ilona Maska. Współczuję. Pani, ona piła, w sumie to wszyscy piliśmy. Ona w sumie skończyła tylko jednego drinka, ale nikomu to nie zaszkodziło, wszyscy wypili tyle samo. A co to był za drink? Wódka z truskawkami. Też takiego dostałem, normalnie z panią przecież rozmawiam. A reszta? Wszyscy mają się dobrze, tylko... Aśka strasznie ją pozamiatało. Strasznie ją pozamiatało? Ja bym nie mógł pracować na 112. Skończyło tylko jednego drinka, ale nikomu to nie zaszkodziło, wszyscy wypili tyle samo. A co to był za drink? Wódka z truskawkami. Też takiego dostałem, normalnie z panią przecież rozmawiam. A reszta? Aśka... Strasznie to zamiatało. Panie Błażeju... Panie Błażeju, niech pan teraz mnie uważnie posłucha, bo od tego, co pan teraz powie, może zależeć życie ludzkie. Czy ktoś z was ma na czole napis HWDP? Nie mogłem. Powoli, powoli. Nie, nie. Jezu, Błażej, ona upadła. Trzeba jej pomóc nieść ten krzyż. Ale otwieraj oczy cały czas, słyszysz? Otwórz oczy. Dlaczego tu jest tak głośno? A strzykawki przyniosłeś? Słabo. Co się dzieje? Jest. Kuba, co się dzieje? Kubuś, co się stało? Nic takiego, młodemu weszły dropsy, rubber. Na chłopiec choruje na padaczkę. Marta, od jak dawno on choruje na padaczkę? Od urodzenia. Jak się zdenerwuje, to ma taki napad. Od urodzenia, jak się zdenerwuje, to ma taki napad. Ma przepisane jakieś leki, prawda? On ma przepisane leki, prawda? Tak, kazałam mu wziąć. Dobrze, przygotuj leki. Jeśli brat będzie przytomny i w logicznym kontakcie, będziesz mogła mu je podać. Dzisiaj wszystkie zużyłam. Na co ci poszły? No, ja nie, ale... Marta, coś ty zrobiła? Sex on the lorazepam! Elton John tym popijał wursty! To będzie tak krotochwilny odcinek! Dobra, w kucie. Już robię. Jak tam sytuacja, chłopaki? Potrzebuję zastrzyk. Młody! A nie, on leży. Ale mamy ją. Co się stało? Spociłaś się od... leżenia? Może najwyższa pora przestać mieć okres na każdym WF-ie? Komenda Miejska Policji. Szukamy Marty Poźniak. To ja. Chcieliśmy zadać kilka pytań w sprawie Joanny Wróblewskiej. To moja wina. Nikt mi nie pomagał. To ja wrzuciłam te leki na padaczkę mojego brata.
do jej drinka. Czy wy widzicie, jaki jest morał w tej historii? Jak chcecie załatwić koleżankę, to nie róbcie tego na swojej domówce lekami własnego brata, bo się zaraz ktoś kapnie. Satyryk, pedagog. Mogła zabić Aśkę, a dodatkowo swojego młodszego brata. Wszystko przez tą chorą zazdrość. Wszystko przez tą... tę... zazdrość? Błażej! Marta, z którą wczoraj byliście parą, zaprosiła cię na imprezę, na którą przyszedłeś z dziewczyną, której non-stop mówiłeś, że powinna założyć bloga kulinarnego, bo jest piękna! Bo masz szeroką wiedzę na ten temat i do tego pięknie wygląda. Pomijając już elementarne niedociągnięcia w logice twojej wypowiedzi. Jesteś piękna! Powinnaś wrzucać do neta zdjęcia kotletu! To czy nie uważasz, że też trochę... ociupineczkę przyczyniłeś się do zaistniałej sytuacji? Powinniście się wszyscy cieszyć, że brat Marty ma padaczkę, a nie kolekcję broni automatycznej. Zobaczmy może jeszcze jeden odcinek, bo widzę, że to bardzo pożyteczny serial. Aneta Dubiel 2 tygodnie temu poddała się operacji plastycznej odstających uszu. No i zaczynamy z grubej rury. Kochana... młodzież. Ja wiem, że wy w tym wieku jesteście hiperwrażliwi na punkcie swojego wyglądu. Szczególnie w tych czasach, kiedy otaczają nas sami piękni ludzie na Instagramie. Ale jeśli czujecie, że w tak młodym wieku powinniście zrobić sobie operację plastyczną, żeby znaleźć akceptację wśród znajomych, to może... oni nie są warci tego tytułu? Tak się zastanawiam, czy gdybym w wieku młodzieńczym miał dostęp do innych zabiegów kosmetycznych niż borowanie zębów, to czy bym coś takiego zrobił? I pewnie, że tak! Nie. Nie. Pomyślcie sami. Nastolatka chciała poprawić swój wygląd przed wyjazdem na studia. Tamtego dnia Aneta była cały dzień w domu sama. Był weekend, więc stwierdziłam, że po prostu przyjdę do niej rano, żeby nie siedziała sama i nie patrzyła ciągle w to lusterko. Aneta, proszę cię, przestań się ciągle patrzeć w to lusterko. Przecież i tak efektów nie będzie od razu. Powinnaś trochę poczekać. A zresztą nie powinnaś nosić jeszcze tych opatrunków. Lekarz powiedział, że po 12 dniach mogę zdjąć opaskę. Minęły 2 tygodnie, jeszcze muszę zdjąć szwy, ale będzie dobrze. A teraz są takie ładne. Za mało odstające! Ty mnie w ogóle słyszysz? Z Anetą przyjaźniłyśmy się od dziecka. Pamiętam, jak dzieci w podstawówce naśmiewały się z jej odstających uszu. Przezywały ją i żartowały w naprawdę okrutny sposób. Aż wstyd się przyznać, ale ja też to robiłem i to jest mega słabe, bo z perspektywy czasu widzę, że naśmiewanie się z kogoś z tak błahych powodów jest najzwyklejszym w świecie, starym jak świat, sposobem kompensacji własnych kompleksów i obaw przed brakiem akceptacji w jakiejś grupie. Jednym słowem, nie róbcie tego, bo was pozabijam wódką wymieszaną z lekami na padaczkę. Już pokaż to czoło. Jesteś cała rozpalona. Jezu. Może siedź tutaj, ja ci pójdę zrobić jakąś herbatę czy coś. Zresztą, jak przyjdzie twoja mama, to znowu będzie awantura o to, że cały czas tylko patrzysz się w to lustro i zachwycasz się sobą. Oj, wiesz? Każdy czasem potrzebuje pozachwycać się sobą. Ja to robię każdego ranka o 14. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Nastolatki poruszał się z godziny na godzinę. Nieświadome zagrożenia koleżanki beztrosko spędzały popołudnie, oglądając swój ulubiony serial. Dzień dobry, dziewczynki. O, dzień dobry, panie Ewo. Co porabiacie? No, coś tam oglądamy sobie. Córciu, co ci jest? Mamo, chyba grypa mnie bierze. Chce mi się spać. Widzicie? Tak bardzo pomniejszyła uszy, że teraz ma grypę i chce jej się spać. To jest igranie z ogniem. Matko boska, córciu, ty masz czerwone i mocno zapuchnięte uszy. Słuchaj, ubieraj się. Jedziemy na ostry dyżur. Mamo, już. Daj spokój, to grypa. Oj, dobra. Idę po tabletki i termometr. Pani Ewo, szybko, coś się dzieje z Anetą, ja nie mogę z nią poradzić. Proszę, pomóż. Paulinka, daj telefon, podaj telefon, zadzwonię po pogotowie.
Następna ma okres od września do czerwca. Mhm. Udowodnij, rzuć pod paską ścianę. Jak się przyklei, to znaczy, że masz. Satyryk. Przyjął pełniący tego dnia dyżur w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator Piotr Szacki. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator 28, czy mogę pomóc? Proszę pana, moja córka pomniejszyła uszy i teraz nie może nosić maseczki, bo jej spada. O tym nie pomyśleliście przed zabiegiem, co? Nie grajcie dalej, w zakładach pogrzebowych już zacierają ręce. Przyślijcie karetkę. Skąd pani dzwoni, jak się pani nazywa? Ewa, z podłogi. I jak wyglądają te rany po operacji? Ona wygląda jak Voldemort, tylko na uszach. Pani Ewo, wydaje mi się, że to jest sepsa wywołana stanem zapalnym. No i co? Tacy chcieliście być piękni? Ja może mam ryje jak krzywo obrany kartofel, na który ktoś z premedytacją nadepnął glanem, ale przynajmniej nie mam sepsy. Całe życie przebiegło mi przed oczami. Moje dziecko umierało, a ja nie mogłam nic zrobić. Rany, po co ja się zgodziłam na tą operację? Żebym miała 14 lajków więcej na Instagramie, mamo! O kurna, róbcie mi to zdjęcie, bo ja chyba naprawdę umieram. Halo? Tak, już są ratownicy. Spokojnie, wszystko będzie dobrze, ja was zostawiam teraz w bardzo dobrych rękach, okej? Okay? Ja się rozłączam. Pozostało mi wierzyć, że zdążyliśmy z pomocą. Sepsa bywa śmiertelna. Halo, słyszy mnie pani? Dziękuję. Nie, bo mam tyciunkie uszki. Ja chyba nic dzisiaj nie jadłam. Może na śniadanie coś, ale przy mnie na pewno nie. Tutaj też ma. Co się stało z uszami? Lekarz w szpitalu powiedział, że stan zapalny był spowodowany uczuleniem na szwy. Ale gdybym wcześniej nie zignorowała tego bólu i obrzęku uszu, to nie doszłoby do zakażenia i do tej sepsy. Każda operacja plastyczna niesie za sobą ryzyko powikłań. W przypadku korekcji chirurgicznej uszu może dojść do powstania krwiaków oraz szpecących blizn pooperacyjnych. Źle pielęgnowana rana może być źródłem zakażenia. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie na ratunek 112. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak poprawnie legitymować się policji. Ogłoszenia parafialne. Po pierwsze. Kochani, chciałbym wam dzisiaj pokazać mój pierwszy poster o nazwie Ziemia. Zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest żadne stokowe zdjęcie. Ja robiłem sam zdjęcia tego jajka. Zobaczcie, jak fajnie wygląda z bliska. Wszystko zrobię wam ostrość. No i możecie sobie taki plakacik kupić i powiesić go na przykład w salonie albo w sypialni, będziecie mieli taki fajny jak ja, ale no tutaj go na przykład nie pomieścić. Wszystkie postery mają taki certyfikat jakości mojego wydawnictwa. Tam numer seryjny, podpis, rok powstania, bla bla bla. Sztuk mamy tylko 500 i potem zrobimy prawdopodobnie kolejny poster i tak będziemy powtarzać co parę miesięcy ten proces, dopóki pomysły się nie skończą. A trochę ich jest. Aha, 10% ze sprzedaży Posters by Franczyk przeznaczamy na schronisko, z którego braliśmy felka. Także zapraszam na stronę wydawnictwa Creativus. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Po drugie, kochani patroni i wspierający przez YouTube'a, musieliście się trochę naczekać, ale wreszcie jest. Od razu mówiłem, że ta zupa to nie jest dobry pomysł. Krzysiu, czy ty możesz jeść jak cywilizowany człowiek? No to, tatuś jest dorosły, może jeść jak chce. Możecie już oglądać odcinek specjalny o Corona Zombies. I myślę, że takie właśnie będą odcinki dla patronów. To znaczy takie, które na YouTubie i tak nie ma opcji, żeby tym bardziej w tych czasach przeszły. Oh fucking way. Aha, oczywiście wszystkie osoby, które zaczną wspierać mój kanał, czy to przez Patronite'a, czy to przez YouTube'a, otrzymują dostęp do wszystkich poprzednich odcinków specjalnych. A jeszcze raz dzięki. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buja!